Cześć, siemanko. Witam w kolejnym wideoporadniku. Słuchajcie, kochani, dzisiaj zajmiemy się fakiem D600, D1000, a mianowicie podłączeniem przycisku dzwonkowego, fotokomórek i lampy. Fotokomórki mamy tu oryginalne, fakowskie, lampę też oryginalną. Także jedziemy z tematem. Pierwsze ściągamy osłonę. Pamiętajcie zawsze, że ściągamy odsłonę od strony klawisza dwoma rączkami, fik delikatnie, żeby nie połamać. Dlaczego to mówię? Tutaj jest troszeczkę wyższy ten zaczep i ciągnąc z drugiej strony możemy go wyłamać. No a po co? Ok, to taki dodatek do filmu. Ok, słuchajcie, napęd D600 czy D1000 w zasadzie niczym się nie różni prócz silnika i sterownika, na którym są potencjometry do ustawiania amperometryki. Mamy schemat. Postaram się wam go jakoś przybliżyć. Po kolei w złącze mamy złącze Open A, Stop, Minus, FSW, TX, FSW, Lamp, Minus, Plus. 24 prądu stałego DC. W starszych modelach fakowskich może mieć tą złączkę koloru zielonego, bodajże chyba z takimi pomarańczowymi przyciskami. Fak jakiś czas temu zmienił te złączki na takie białe. Moim zdaniem dużo gorsze, bo miałem problemy z nimi. Także uważajcie przy nich, jak sobie te kabelki tutaj, czy te żyły mocujecie, tak? Dobra, jedziemy. Zaczynamy od bardzo prostego przycisku dzwonkowego, czyli tak zwanego odbijającego. Tu już sobie go zarobiłem. Wchodzimy do pierwszej z lewej, z mojej strony. Ten napęd leży, więc u was będzie na odwrót, jak będzie pod sufitem. Także patrzcie sobie dokładnie na opisy. Wkładam jakiś tutaj cienki śrubokręcik. Wkładamy, delikatnie sobie go przekręcamy. Uważać na te złączki, bo można je uszkodzić. Cyk. Sprawdzamy, czy trzyma. Drugi idzie do minusa. Nie, czy to będzie widać, czekajcie, ale myślę, że tak. Dobra, drugi do minusa. Sprawdzamy, jest ok, dobra. Przycisk dzwonkowy mamy podłączony. Jedziemy z fotokomórkami. Fotokomórki mamy nadajnik, czyli to, co jest z tymi dwoma śrubkami złącznym dwupinowym, i odbiornik. On jest czterema. Można też to łatwo rozpoznać, bo nadajnik ma taką diodę. Nie wiem, czy ją widzicie. To jest taka zielona, przepraszam, niebieska dioda. O, tutaj w tym miejscu. I to jest zawsze nadajnik. On nam wysyła. To jest podczerwień, tak jak macie w pilotach od telewizorów. Wyciągnijmy może te płytki. Będzie chyba wygodniej. Ok, dobra. To zaczynamy może od plusa. Plus w odbiorniku oznaczony jest numerem 5, a w nadajniku numerem 2. Zaginamy. Jak oglądaliście poprzednie filmy, to będziecie wiedzieli dlaczego. Może mi złapie ostrość. No jakoś nie chcę. Ale o co chodzi? Nie łamią się te kable podczas dokręcania. Czyli tak. Ej, pamiętajcie, jeżeli na przykład macie kable jakieś tam kolorowe, ja sobie zawsze robię tak, że plus. Robię sobie na kablu jakimś, o tym jest akurat pomarańczowy, tak? Czyli kablu jakimś ciepłym.
w odczuciu, tak? I wiem, że wtedy to jest kabelek plusowy. Jak jest minus, to z reguły daje kabel niebieski, czyli kojarzy mi się z zimnem, tak? OK. Tak. Cyk. Obcinaczki. Tak, na razie go zostawiamy. Teraz odbiornik, przepraszam, nadajnik. Dwójka. Plus. Zawsze sprawdzamy, czy dobrze siedzi. Skręcamy razem. Jak skręcacie tego typu przewody, takie cienkie żyły, to nie skręcajcie przy samym tym, tylko weźcie, skręćcie jeszcze kawałek razem z tą otuliną. Wtedy jest mniejsze ryzyko, że on pęknie w tym miejscu. Skracamy gdzieś do takich 2,5 mm. Do plusa, czyli w moim przypadku pierwszy po prawej. Hop. Dobrze. OK. Czyli mamy plus załatwiony. Plus mamy załatwiony. I teraz tak. Z nadajnika, czyli z TX-a, tymi dwóm, z jedynki do TXFSW. Weźmiemy sobie jakiś tam kawałek białego, krótki. Nadajnik, jedynka. Fik. Hop. I do. Jeszcze raz. Spójrzmy w instrukcję. Z jedynki w nadajnika do TXFSW. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Z mojej prawej. Raz, dwa, trzy, cztery. OK. I teraz tutaj musicie popatrzeć, nie wiem, czy to będzie widać, postaram się wam to... Sekundka. Tutaj w tym miejscu... Wezmę ten paluch. Stabilizuję. Słuchajcie, tutaj macie dwie zworki. Pierwsza jest między, pierwsza jest między stop, że mnie może załapać, między stop i minus, to zostawiamy, a tą między FSW a TXFSW musimy usunąć, bo to jest po prostu zworka, nie ma fotokomórek. No jeżeli już zakładamy fotokomórki, to tą zworkę, tą usuwamy. Okay, wracamy. Okay. Będziemy sobie musieli pomóc drugim. To robię w ten sposób, że tak. Jednym. Tak. Drugi. Naprawdę delikatnie z tymi złączkami.
Okej. Okay. No i z worka nam wyszła. Z worka to jest nic innego, kawałek druta. Dobra. Okej. Okay. Dobra, z nadajnika mamy. I jedziemy z odbiornikiem. Odbiorniku robimy czwórkę z trójką. Możemy zmostkować tutaj albo przy centrali, ale zrobimy to w fotokomórce. Wtedy na mniej żył pójdzie do sterownika. Czyli tak, z czwórki, z trójki, jeden przewodzik do minusa. I tu sobie zrobimy na niebieskim. Bierzemy niebieski. Do czwórki. Nie wiem, czy coś łapie ta ostrość, czy nie łapie. Okay. Dobra. Mamy przy czwórce. I teraz robimy tutaj z worka. Czyli obcinamy kawałek. Można też zrobić tak, że po prostu puścić tą cztery żyły do sterownika i tę zworkę zrobić tam. No ale też można przy fotokomórce. Czyli leci nam z czwórki. Co jest z tą ostrością dzisiaj? Z czwórki do trójki i już później do sterownika. Mam nadzieję, że widać. Ok. Sprawdzamy połączenie. Jeszcze tam tu troszeczkę bałagan narobiłem, może przesunę ten dzwonkowy, żeby nam teraz nie przeszkadzał, tak? Tak, 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 dobra, po kolorach myślę, żeby się widzieć. Dobra, i do minusa. Ok. Ja go podłączę do tego minusa tutaj według instrukcji, czyli do tego zaraz tu, który jest koło plusa, bo tu jest jeszcze jeden minus koło stopu. O, zostawimy go. Prawdę, one są zmostkowane wewnątrz, no, ale nie będziemy teraz do tego dochodzić. Według instrukcji ma być podpięty w to miejsce. Czyli tu mamy te plus i minus. Ok. Coś tam się taki bałagan delikatny narobił, ale nie wiem, czy widzicie. O, może w ten sposób. Dobra. I zostało nam z odbiornika dwójeczka. Z odbiornika dwójeczka. Fik do FSW. I to zrobimy sobie, ja to z reguły robię brązowym. I do FSW. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. FSW. Dobra. I to słuchajcie, mamy fotokomórki podłączone. Możemy sprawdzić, czy działają. Czy może światło? O, teraz będzie lepiej. Słuchajcie, fotokomórki to zawsze sprawdzamy, czy działają, przysłaniając ręką nadajnik czy odbiornik. One teraz są blisko, więc to nie będzie działać, ale jak macie na przeciwległych słupkach, to machając ręką, to odbiornik musi cykać. Popatrzcie się.
O, nawet na centrali widać, że wejście działa, tak? Czyli tak się widzą, tak się nie widzą, jest przeszkoda. Czyli jest wszystko w porządku. Przycisk dzwonkowy działa, działa. Open, a się nam zaświeca. OK, no czyli przycisk dzwonkowy fotokomórki mamy. Mamy podłączone. To jest za mocne to światło chyba. OK. Dobra, no i co? Została nam lampa. O, bardzo prosto. Słuchajcie, lampy. Nas interesuje to. Podłączamy jedną żyłę do plusa, a drugą do wejścia lamp. Już jakiś kawałek kabla znajdziemy. I słuchajcie, tu jest to, co wam poprzednio tłumaczyłem w odcinkach przy schematach okablowań i tak dalej, że lampy podłączamy na przewodach minimum 0,75. Nie podłączamy na takich, ale to podłączamy lampy 230V. Tutaj przy fakach D600, D1000, C720, C721, czyli silnikami 24V, lampy chodzą na napięciu 24V. I wtedy jest dozwolone stosowanie takich cienkich przekroi, bo to jest bezpieczny prąd, niski, więc tutaj nic się nie będzie działo. OK. Rozbieramy lampkę. Ściągamy zabezpieczenie. Wyciągamy włączkę. No i tutaj mamy w zasadzie. Teraz tak. Ja sobie zrobię biały. Tu mamy albo prąd zmienny, albo prąd stały. Prąd stały jest oznaczony minusem i plusem. Kurczę, coś z tą ostrością dzisiaj nie tak. No łap. O. Na białym zrobimy minus. A na zielonym plus. OK. O, teraz musi to przejść przez te gumki, wszystkie i tak dalej. Wkładamy. I tutaj musimy pilnować. Tu musimy pilnować. Jeżeli jest napisane na lampie, że tam jest minus, a tam jest plus, to tak się stosujemy, tak? Przy prądzie zmiennym nie ma takiej potrzeby. OK. I teraz tak, jak było w instrukcji, jeszcze raz zerkamy. Plus i lamp, czyli plus zrobimy zielony, tak? I do lampy, do wejścia lamp zrobimy ten przewodzik biały. Wejście lamp. Czyli to będzie nasz minus z lampy. I do plusa zielone. Dobra, no i teraz to powinno działać, tylko tak, napęd nam nie ruszy. Dlaczego? Bo nie jest zaprogramowany. Powinien być na szynie zaprogramowany i wtedy nam ruszy. Aczkolwiek, żeby wam pokazać, że to działa, że lampa nam działa, ja wejdę w tryb programowania. Nie wiem, czy się lampa też będzie nam w trybie zapalać, czy nie. Ale tak, działa. No, tak mówię, to jest na stole rozłożone, więc on nie jest zaprogramowany. No nie ruszy, bo nie wprogramuję go, bo musiałbym mu drugi
całą, że tak powiem, drogę ruchu bramy zaprogramować, ale nie jest tylko w stanie zrobić na stole bez szyny, która jest zamocowana na suficie. Ale mniej więcej wiecie, o co chodzi. Także mam nadzieję, że się film przydał. Zapraszam na kolejne. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.